Pozwólcie, drogie Anony, że opowiem wam, gdzie pracuję. Jestem lekarzem w szpitalu dla Anonów. Od Janie pawlają się tu takie imby, że polski Sejm przy naszym szpitalu to małe zoo. Już wam wszystko opowiadam. Zacznijmy historię od anońskiego oddziału ratunkowego, w skrócie AOR. Wszystkie Anony, które wymagają hospitalizacji, trafiają najpierw tutaj. Najczęściej trafia tutaj taki młody Anon, level coś koło 20. Po czym poznaje, że to on przyszedł? Sram sobie spokojnie na przerwie w prywatnym kibelku i tylko słyszę, jak Karynka z recepcji krzyczy na cały korytarz: ściągaj buta! Raz tylko okazało się, że to fałszywy alarm AUF Anon, przyszedł tylko po wyniki badań na raka czy inny chuj. Obok AOR-u jest sala zabiegowa, na której wykonujemy proste zabiegi. W wyciąganiu haczyków mam mistrzostwo świata. Kiedyś też próbowaliśmy wyjąć mentosa z pomiędzy zębów, ale ostatecznie udało się to dopiero chirurgowi. Miłą odmianą było nastawienie nosa jakiemuś milfowi. Później i tak musieliśmy go złamać dla dobra anonków z gimbazy. Bez wątpienia najlepszą sytuacją było, kiedy karetka przywiozła Anona ze spodniami opuszczonymi do kolan i siedzącego na wiadrze. Tak jebało, że musieliśmy go zamknąć w izolatce, a szpital 3 dni wietrzyliśmy. Poza izolatką mamy też OIOM, czyli oddział intensywny opieki memicznej. Trafiają na niego wszystkie normiki, które robią skrajnie normickie memy lub śmieją się z podobnego poziomu śmiesznych obrazków. Uczymy ich tutaj tego nie robić, aby tu nie wracali. O dziwo, przynosi skutek. Czasami. Raz trafił do nas Anon z problemami psychicznymi. Nazwali go Motur, czy jakoś tak. W sumie jebie mnie to, ale mniejsza. Stwierdziliśmy u niego zespół słuchowo-ruchowy, przez co gdy tylko ktoś przy nim powie lewa w górę, to jego ręka wypierdala w górę jak na powitanie z Hitlerem. W ten sposób zerwał już 3 pary pasów i rozwalił aparat do USG. Leży u nas już miesiąc, a poprawy nie ma. Teraz przechodzimy do najlepszej części szpitala. Oddział onkologiczny. Tutaj to się dzieją takie rzeczy, o których papież nie śnił. Średnio raz w tygodniu ktoś tutaj spada z rowerka. Ale i tak jest wesoło. Od chemioterapii w większości wypadły włosy, więc założyli dresy i obwiesili się łańcuchami z kastorami. Teraz, gdy ktoś nowy przychodzi do nich, to na wejściu pytają go, czy ma jakiś problem. Jak powie, że nie, to go puszczają, a jak powie, że tak, to go biorą za szmaty, wleką do kawiarni, rzucają go na krzesło, po czym robią herbatkę i mówią, żeby opowiadał i że oni chętnie mu pomogą. Większość Anonów jest świadoma, że jeśli stąd wyjdą, to tylko w workach na śmieci, więc ostatnie dni spędzają na imprezowaniu i lurkowaniu internetu. W kąciku bibliotecznym spisują testamenty, w których mogą zaznaczyć, czy chcą być pochowani na cmentarzu dla Anonów i opcjonalnie, jaki mem ma być wyryty na pomniku. Jak wcześniej wspominałem coś o papieżu, to przypomniało mi się, że mamy zawiązaną współpracę z pobliskim kościołem. Mianowicie 2 razy w tygodniu księża z parafii przychodzą do naszego szpitala odwiedzić dzieci na oddziałach i sprawiają, żeby czas w szpitalu takim się nie dłużył. Została nam jeszcze szpitalna piwnica. Znajdują się w niej 2 rzeczy. Kaplica i kostnica. W tej pierwszej każdy Anon może usiąść, popatrzeć na obrazek papieża i na niego splunąć. W kostnicy zaś leżą Anony z onkologii i wszystkie niedawno zmarłe memy. Z miejsc w naszym szpitalu to tyle. Opowiem wam jeszcze, jak świetnie wyposażony jest nasz szpital. Mamy powołany specjalny sztab, który zajmuje się zdobywaniem środków na szpital. Czasem odwiedza nas Jurek Owsiak i wtedy daje nam różne przydatne i skomplikowane w obsłudze sprzęty. W zamian chce tylko raz do roku w wakacje dziecka z rakiem, więc to korzystny układ. Na koniec opowiem wam jeszcze, czemu ten szpital jest dla Anonów. Raz przez drzwi wczołgał się jakiś człowiek. Mówię wczołgał, bo jego lewa noga kończyła się w połowie łydki. Chirurg od razu wziął go na blok operacyjny. Po drodze zapytał go tylko o imię i od kiedy lurkuje. On na to, że Andrzej, nie wie, co to znaczy lurkować. Pielęgniarka, jak to usłyszała, to zahamowała z takim impetem, że gościu uderzył głową o ramę łóżka i stracił przytomność. Zawróciła, wyjechała przed szpital i zrzuciła go z łóżka na podjazd. Zmarł chwilę później. Na szczęście po południu wywozili śmieci i jego też sprzątnęli. Teraz już wiecie, gdzie trafia każdy Anon potrzebujący pomocy.